nastroje, panowie? Dobre. Tak? Zrobimy to? Trzeba. Nie wiem, co tu się wydarzy, robić grubo. Tak wygląda nasz bagażnik, a jeszcze będzie jeden. W ten moment wyruszamy. Jedziemy po bąbla. Krzysztofie, jak? Wrażenia? No, w porządku, no. Marcin? Dobrze, na razie. Bojowo? Jak zajedziemy, to ci powiem. No dobra. Dobra, jedziemy po piątego. Kierunek no, Zaboja. Akurat w środek chyba idzie tutaj. No, Babia Góra. Łojenie po górach i po górach też łojenie. Dobry. Chodź. Co ty masz tu do zabrania, powiedz? Kurwa, tutaj mam same dobre rzeczy. Aha. Wiesz, tam browary jeszcze są. O Jezus. Dobry. Ludzie, którzy chodzą po górach, piją tylko ten bark. No ale dobre, nie? A, mam moc! Mam tę moc! Ale droga. Jak ci jedzie, Marcinku? Dobrze. Pierwszy raz z pilotem jedzie. Jedź. Prawdziwym! Z prawdziwym! Na głowę. Panowie, bo my się tutaj rozpakowujemy. To mój, to trzeba wziąć. To nie ma, to trzeba wziąć. Kiki też, żeby nie szukać. To moje. Dobra. A to co to jest? Czyje to jest? To ci, ty, czyjeś ten. Kosmetyki. No dobra, widzów zaprosimy troszeczkę do domku i pokażemy im naszą chałupkę. Mówię, chłopaki są chyba mocno podekscytowane. Wchodzimy tak. Mamy taras, pokażemy wam trochę więcej tego w dzień. Dobra, to muszę im odłożyć. Dobra. Mamy kominek, mamy zajebistą łazienkę. Tu jest jedna sypialnia. Ekstra. Myślę, że jakaś kawka. Zjemy coś. Co, zimno? Zimno! Kurwa, zimno. No to zimno. Zimno. Macie tu rozgrzewkę i się nie... Ty, jak ty zamknąłeś, nie ogrzewacie? Macie rozgrzewkę i tobie też zimno? Nie. A, bo ty... Więc jak się ogrzewa? Zaraz nas będzie wszystko ja grało. Dobra, na chwilę się rozłączymy, później pokażę wam więcej. Ja zaraz nasze przygód. Dobra, idę na górę. Co to było? Gdzie tą lampkę mogę sobie zapalić? No kurwa, myślę, że jak ją najpierw do kontaktu podłączysz. Ale tu kurwa nie widzę nigdzie. Bo to jest lampka kurwa na Fifi. Na Fifi. Musisz pod łóżkiem poszukać. Nie wiem. Co? Tu masz lampkę, ta działa. Pa. A ty jak tam? Będziemy spać, Rafał, kurwa. Idziemy, my za dwie godziny wychodzimy. Tak? Daj spokój, to jest w ogóle crazy. Crazy pomysł. Dobra, ja już to kończę, też jestem w majtach. Idziemy w kimono. Tu już nie ma co. Dobra, cicho, wyłączam. Laseczki jedziecie? No wiem. Ale główny szczyt to jest tam na prawo, tam. Jak te chmurki są. Tu musimy całą tą granią przejść. Jednak dobrze, że nie poszliśmy w nocy. Chłopcy się rozbierają. Wieczorna impreza wychodzi. Tylko bez komentarzy tam. Do tego filmu. Do tego filmu. Film miał być bez lektora. Wyjmij nam mi wody. Kurwa. Daj to spokój, ludzie. Ile jeszcze? Połowa drogi jest? Dobra, następna wycieczka będzie nad morze. To jest dopiero 100 metrów. Mały doping. Arturek. Łyczka na wzmocnienie. Rudy? Kurwa, nie wziąłem tylko leków, ale chyba nie tak. Ale miecze. Na abstynencję chyba. Nie, no, Olfen taki przeciwbólowy. Nie. A co cię boli? Nie, mnie nie boli, ale... Mówię, gorsze jak będzie zejście. Któregoś bolało. Ja mam przeciwbólowe, całą mateczkę mam ze sobą. No. A nie, ja chyba też mam, bo rzuciła, bo tam jest folię NRC mam nawet. Na razie spoko. No. Nie. Na razie nie.
Zarąbiście. Takie tempo to mi się... Jak się idzie? No dobrze, ja to tam w ogóle nic nie wiem. No moja tu chciała być, kurde. No przyjdziemy z dziewczynami, tak? No chyba trzeba. No. I możemy z nimi w nocy zrobić. Ale jednak Krzysiu się dodzwonił jednak. Ciekawe, czy Żulusia kochana odbierze. Teraz to kochana. Tak, teraz kochana. Wczoraj tak nie mówiłeś. Ty. W nocy tak nie mówiłeś. W nocy to Krzyśka chciałeś. Może ja do mamusi zadzwonię. No w sumie może ja też zadzwonię no. Z tej hardkorowej nocy. Do Marzenki? Nie, do Marzenki na razie nie będę dzwonił. Ty, no już nie mam do kogo zadzwonić, do szwagra, ten na pewno odbierze. Halo? Nie jest jeszcze, nie jest jeszcze. Nie, nie. Może. Ławka nie pękła. Energetyczny, to sobie zjadł. Tak. Ja też to chapnę. Ja tą trudinara wystrzeliłem. Lepiej? Nie mówić? Nie żal, teraz już będzie, wiesz... Nie będzie takiego ciśnięcia pod górę. Puść mnie, Piotrek, ja idę przodem. Artur! Ja idę za tobą. Puśćcie mnie. Rafał! Puśćcie mnie! No bo wszyscy podchodzimy do tych dziewczyn. Te dwie były fajne, a to ja nie chcę z nimi gadać, kurwa. Mówię, że tamte były fajne. Tamte dwie. Z Krzysztofem gdzieś? Z Krzysztofem pewnie. A jest tam, widzę łysinę, widzisz, patrz, tego są drzewinie. Co? Jak gdzieś weszła, to się skoczy. I tak nie wiem, wcześniej, że sobie zerwali. No ja już rano to się wyspałem, nie? Czekamy na nich chwilę? Chwilę możemy poczekać. No i moja druga sarenka zasuwa przede... A to jest z głośnem, czy nie? Moja druga sarenka zasuwa przede mną, kurna. My we dwie sarenki jakoś dajemy radę, tamci człapią za nami. Trzy sarenki. Jakoś się ciągną, chyba dojdą do nas. Było nocne wejście, niestety nie udało nam się. No, nocne wejście się nie udało, ale to może było i dobrze. A reszta gdzie? No chwilę zostali z tyłu. Mam nadzieję, czy to jest wszystko jak naszej wydruku. I tam tak. Boże, no ten śnieg mnie przeraża. Nie! To tylko... Nie, to tylko kawałkiem będzie. Założyliście te raki? Jeszcze na razie nie. Do schodzenia chyba... Na tamtym kawałku to chyba tak. My to nie zejdziemy bez raku. My to jeszcze młodzi. Ta, młodzi. Tutaj reguły nie ma, no po prostu są dla bezpieczeństwa dla każdego, tak? I no to co? Gońcie! No my gonimy! Zastaniemy jeszcze! Do zobaczenia na górze! O, Rudy tempo podkręcił, muszę go dogonić, kurna. A, bo to jest sarenka bez brzucha, kurna. Ja to sarenka z brzuchem, a on bez brzucha. Nie no, spoko, tempo mi odpowiada. No jest płasko, tak? Za chwilę będzie do góry, to też będzie trochę. No, teraz będzie za chwilę, teraz jest elegancko, bo jest płaściutko, kurna. Także widzisz, gumi-juniu. Weszliśmy prawie. Prawie weszliśmy. Bąbel. Podziwiam bąbla, bo bąbel ma to dla niego już. No, bąbel tak. I nawet nie siedzę u Rudiego w plecaku. Chociaż ma jakąś tam słomkę, ale nie zaciągam mu z tej słomki. Dobrze, że upijamy to piwo z tego plecaka. No. No, tam akurat tak. No, teraz fajnie. O, będzie po tym śniegu pod górę.
Ale spoko. Sarenki zaraz browarka wypiją. No 2,5 godzinki nam zejdzie. I tak szybko. I tak szybko. No przy trupostojach. Szlak jest niby na 2 godziny. Na 2,5 chyba. Chyba tak, na 2,5. No bez nich byśmy w 1,5 godziny zrobili, podejrzewam. No teraz się trochę zacznie wspinaczki. Ale to już jest pikuś teraz. Trochę trzeba pooddychać. No stąd akurat. Tak. Tak, na jednym poziomie, kurwa, są chudego i... A nasze sarenki gdzieś tam się ciągną z tyłu, zabłąkane trzy jeszcze. Ale wiaterek już się rusza. Nie na darmo mówili, że tam na górze to wieje. Taki dawca alkoholu, powiem ci, lubi, że i tak kurwa w górach to można pić. No i zaczyna się. Chyba po śniegu będzie lepiej. No, jakby było takie ubite, to... Dobra, sarenka, nie pędź. Bo ja tak kurwa już dostaję. Dobra. Spoko. Ja ci pokazuję już, że jest. 1575 jesteśmy teraz. 3 metry, 2 metry i tam 1600 wchodzimy. Chodź, na kamyczku usiądziemy. Tak na filmiku, jak mały taki. Chłopców nie widać. Jest Artur na horyzoncie. Co? Artur jest na horyzoncie. To powiem ci, że zejście będzie masakra, to chodzi. Masz radę. Drugi. No git. Ekstra. Jeszcze jedno. Zobacz. Dobra. Nie brakuje. 160 metrów w pionie. Co? Równo 60 metrów w pionie. 665 jesteśmy, 4 i 500 metrów do przodu. O, tak jest w Rumunii. Cały czas. Dawaj, dawaj, tu prawą stroną. No, 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 no. Do przodu krok. 1688, 400 metrów, 69 metrów do góry. Już niedaleko. Cześć. No już, prawie.
O, tutaj to wypłaszczenie to jest w miarę takie. A teraz to już tak. Tak się chodzi właśnie. Z taką sarenką to można jeździć. Nie, w nocy byśmy nie dali rady. Dobrze, gruby spadały się, nie wybraliśmy, nie? No. Te trzy. Zostało ile? 20? 20 metrów i na miejscu. Jesteśmy na szczycie tego Babiej Góry. No, tu trzeba się odwrócić, trochę ponagrywać krajobrazu, póki jest możliwość. Kotłuje się tutaj. No tutaj to ile? Z 15 minut max posiedzimy i chyba... Znaczy my posiedzimy dłużej, bo zanim dojdą to... I można, można pobalować i szczyt zdobyć. Jeden z drugim nie wyklucza. No podejrzewam, że z 15-20 minut im zejdzie, zanim tutaj dojdą. Od razu do tabliczki. No tak, pierwsze co to tam? Wyłączasz? Nie no, nie wyłączam. O no, Rudy jest zajebiście. No. Czekajcie. A to mówisz tędy, tak? Tak. To zobaczymy jak tam Artur, nie? Co? Zobaczymy jak tam Artur. No, tutaj jest w miarę. Mówisz tam jest... Tam chyba idzie to zejście, to Krzysiek na ten szlak. I on idzie tam i omija, idziemy jakby bokiem Babiej Góry, nie? A tam będzie podejrzane, no trzeba będzie gdzieś tam, tam być na szczycie. Chyba tak. Nie, 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 tutaj idzie, są ci ludzie i w dół. Gdzieś, to gdzieś ten szlak tam odbija, nie? Są. Nasze dziki. Jest, bombel jest na horyzoncie. Jest, są tu już. Tutaj jest, tutaj też i tam możemy iść. Nie no, idziemy do was. O, ty jesteś tu, nie widziałem cię. Kaptur wyjąć ci? Ja to chyba czapki nie wziąłem, zapomniałem, nie? Jest kaptur, chcesz kaptur? Jest. Wyszliście. Yes. Udało się. Co udało się, nie chyba. Taka sytuacja. Lecę, bo tu kolejka jest. 7 kilometrów. A, nie, ze 2 stopnie, 3. Jestem tego pewny. W głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się mimo świata, który kocha i rani nas. Powolutku, Artur, powolutku. Wspieraj się na tych kijkach, wiesz? I będzie dobrze. Mniejsze kroczki i nastawaj sobie na takich pewnych tych. Tak jak tam, tu masz stopnie. Tutaj na tym, nie? Na plecach. Już tu zejdziemy, to już później mamy luzik, nie? Tu zejdziemy, już mamy, wiesz. I tam już miałem problem. Ale szedłeś, a Piotrek jak sobie dał radę? Też, no ciężko. Ja się na całe szczęście. Rafał. Mówię, że przyjedziemy ty, ja. Z dziewczynami, no. Trzy minutki jesteście, dzień dobry. Cześć. Cześć. Cześć.
Jeszcze raz powiedz, ja, ty. No, Artur. No. Krzychu. No. No, czy jedziemy z kurczami? No, no trzeba, nie? Piotr, ja bym chciał to dać. Z tą robotą trzeba będzie to jakoś pogodzić, nie? Hi. Hello. Słowaczki. No podejrzewam, że my dzisiaj jak padniemy, to będziemy teraz sobie nie... Nie, zrobimy no 13 km w sumie zrobimy, no to nie jest dużo po górach, tak jak zeszliśmy, wiesz. Zje się, posiedzi się na werandzie, wiesz. Boczkiem, boczkiem, panowie, boczkiem. Z boczkiem. Ja pierdolę. Powolutku. Dawaj. Powolutku. Trzymaj kijki. Bo ostateczności na dupie może. Dobra, niech on poczeka, bo żeby się nie ześlizgnął. No, się nie spieszy. No bo to akurat też ludzi mam przed sobą. Dobrze. Powoli, stopień po stopniu. Jakbyś po schodach schodził, kurwa, Artur, no. Wiesz, jak ty, kurwa, jak mi tylko... Ty, rli. O Jezu, a tu, co tu jest? Ten kawałek. Dobra. Co? Skupcie trochę, bo... Tu? No. No pan starszy idzie. No, Artur, trzyma drzew, bo jeździ non stop. No to ja zakładam, kurwa. Daj, no, później, ja... No, lepiej się idzie? Lepiej, nie? Tą kieszonkę od klapy na ekspres, byś mi włożył czapkę i wyjął mleko, tam jest tak na wierzchu chyba nawet. Może zejdziemy tu trochę, czy nie? Chyba kurwa to wiesz. W tej z góry? Tak. Mleko. No, jest? Proszę. A czapkę schowaj za to. Już za tym? Tak. Jebnij se szota. Kurwa, ja mam źle tego jednego. Odsuń się, no bo dobra, ale trzymają ci, tak działają. Odsuń się i chodź. Muszę to kurwa poprawić. Nie, nie, dzięki. Nie wiem, ale to kurwa. Nie wierzę. Co? Kurwa nie chcę. Nawet nie szpilka. Nie? Mhm. Schowaj. Tu tak jak teraz. A, połowę drogi prawie przyszliśmy. Do auta czy do skrzyniska? Do auta. Mieliśmy... Godzinę 40 mamy, a 3 godziny nam pokazywało, no. Lepiej? To mamy godzinę? 40. Szacowany czas. Do samochodu? Tak. Jeszcze godzinę 40? Tak. 3 godziny nam z góry pokazywało, nie? Co? A nie wiem, to będzie zaraz rozwidlenie. No i tak na nas poczekają. Będzie na lewo i na prawo. Ty się tam wie, jak to. Będziemy skręcać w prawo zaraz. Zdejmować je teraz? Ja zdejmę. To? Bo tak, no. Ale tam będzie gorzej.
To tutaj było. Ja mam schowa... do plecaka ci wrzuciłem. Co tutaj trudniejsze? Ławka, bo tam to taka skośna. A tutaj jak wygląda ten szlak? Zdejmować czy nie? Jest śnieg? Nie, no chyba nie ściągajcie. Nie ściągajcie. Tak mi się wydaje, no. Co? No można tam podejrzeć, co nie? To mamy ściągać już? Nie. Ja chyba nie jeszcze. Chłopaki zobaczą, no. Zaraz ja znowu. No? Nie, bo ten czwartek mówił, że... Krzysiek, to twoja czapka? Nie. Ona leżała tu. Leżała. Bo ten facet mówił, żeby kurwa tamty nie iść. Ktoś chce sobie zamkę? Ja chcę. Żeby lepiej iść tędy, nie? No bo tam też jest właśnie. Tam jest łatwiejsze zejście, bo właśnie widzę dużo ludzi. Ale tu zaraz tutaj będzie łatwo, kurwa. Ale nie, ale mówi, że to jest hardcore. Gościu, mówi, że tutaj będzie bardzo ciężko. Nie, nie ściągacie. Nie? Ściągacie. Co? Raczej nie ściągacie. Knopersa chcę. Ja chcę też i chcę za zamka i knopersa. A tutaj górą jakby się poszło? No łatwiej właśnie ponad górą jest. Ale to jeszcze idzie do góry. Ale to stromo, może, nie? Ale żeby łatwiej to trzeba podejść. No. To może pójdziemy górą. Co? Może pójdziemy górą. Nie, no już tutaj pójdziemy. Mi się wydaje, że też normalnie tu powinniśmy nie tam strać żarem, kurwa. Zejdziemy to... normalnie. Co to jest? Knopers. Ale to... Sezamek czy knopers? Knopers, sezamka jest normalnie. Możemy się podzielić. To będzie mówić hardkorowo na dół? Nie, kurwa. Ale mówisz hardkorowo tutaj? Nie. Nie? Nie. Idziemy tutaj na dół? Idziemy. A no to właśnie normalnie idziemy, nie będziemy tam, tam byśmy musieli do góry. Cudować do góry podchodzić, masz herbaty się napić. Co ty kurwa, weź traj. Nie, to może za chwilę mi też założyć. Na drugą taką górę, pierdolę. Macie pistolet? Łatwo byś go nie strącił. Snajper by strącił. Kurwa, patrz, poczekaj, nie mogę się bardzo. Snajper by strącił. Ty, a dziewczyny to tutaj chciały wtedy przyjechać? Co? Tu chciały w zimę wtedy przyjechać? Tak. Już tu widzę, kurwa. Kurwa. No dobrze. Szef! No ja chcę cały czas. Jednego. Chcesz tę zamkę? Ja to jestem przerażony. No! Kurwa, jak... Nie. Schowam. Zrzucamy jest tam kurwa. Trzeba już kurtkę zdjąć, mówisz, kurwa. Ja już na to szła, bo nie miałam. A, to, tak? Ta jeszcze leżała taka. Mówię, to nie twoja, bo to mieć kolorową, mieć to logo. Ja nie wiem, właśnie. Nie, to nie. Ja brałem, ale wyjąłem. Nie, no nie ma takiego śniegu, nie? Stóp tuty. Jak? Stóp tuty. Ale jakoś dziwnie. Dziwnie jakoś w tym kupać. No zobaczę, jaka jest różnica. Tam jest 20 minut zejść. Tam to pikuś. 20 minut. Stop? W dół. No. Gdzie do auta? Nie, do schroniska. Do schroniska. Do schroniska. Ale tam już później idziesz sobie normalnie, no. Nie, tam ścieżką, nie. No co, żartuję. Żartuję gdzieś. No. Dobra, nie ma co zamulać. Tak. To kurwa zrobić. Tak, żyjemy, pójdziemy. No dobra, ale już się ubiorę, nie? O, sorry. Ja już się rozebrałem właśnie. Tak mi się ciepło zrobiło. Ja chyba kurtkę też zdejmę. Po tym kawałku mi się tak ciepło zrobiło, że... A ta czapka już niepotrzebna na głowę, nie? Raczej nie. A te kijki to nasze? Artura. Artura, dobra. Artur, nie zapomnij. Dobra, idziemy? No pomału możemy ruszać. Artorem już dzisiaj... Spokojnie, Artorem to ty już dzisiaj byłeś, kurwa, także tutaj... A, to nie podróż tych rzeczy. Nie będzie na pewno gorzej niż tu. Ty rozlekał pierwsze 100 metrów i powiedziałeś, ty się wracasz, kurwa. Kurwa, no. Szmaty jebane.
Jumki. Krzysiek jak wyrwał. Tak. Bokiem, bokiem. Uważajcie, bo to jest dość ślisko w tym miejscu. Artur, powoli, powoli, powoli. Ostatni odcinek taki mamy tutaj już, nie? Według mapy. Wyjmij mi rękę. A nie wiem, gdzie masz. W klapie? No, w klapie, bo użyłem te czarne takie, wypełniane. Trzymaj. Dziękuję. Jak? Dobrze. No, jeszcze nie, cześć. Krzysiek wyjął jabłko i zjechał. Tak, tak. Diablak i o, tutaj przed nami zbawienie. I zeszliśmy dookoła. Dobry taki, no 14 zrobimy dzisiaj kilosów, nie? Kurwa, my tam byliśmy. O, nieźle, nie? Artur! Tam byłeś! Mówiliśmy mu! Ścieżka, nie? A my tu trawersem teraz cały czas po zboczu będziemy szli. Do samego parkingu taka droga jest, nie? Tam kawałek będzie po stopniach. Bogu dzięki, że dziewczyny tutaj miesiąc temu nie przyjechały. No, uwierz mi. Trzeba było wesoło. Jak się zacząłeś śmiać tego Krzyśka, jak on chrapie, to ja myślałem, że umrę, kurwa. Wtorek ja to, Krzysiek chrapał, kurwa. Ja to miałem taką panię, że ja nie mogłem, ja tam samemu leżałem, kurwa, i nie mogłem nic robić, kurwa. Te chusteczki w uszy sobie włożył, kurwa. Nie, weź mi wyślij. To jednak trochę ten dźwięk przebija, nie mam zasięgu, kurwa. Ale, to mi, ale wyślij mi to zdjęcie koniecznie, kurwa, jak Gacka robi, wiesz. A, no dobra, dobra. Tamten się dusi. Mój się dusi. Trochę nagrywam. Pasażer się nagra. Jak łóżko robi pikołek. Ja sobie chyba zaraz walnę jakiś sereczek.
Thank you.